Rodzina Adama. Widziałam, jak Adam i Ewa przyszli w okolice Góry Oliwnej. Ziemia wyglądała inaczej aniżeli dzisiaj. Pokazano mi jednakże, że jest to ta okolica. Widziałam ich mieszkających i czyniących pokutę na owym miejscu Góry Oliwnej, gdzie Pan Jezus krwią się pocił. Uprawiali ziemię. Widziałam ich otoczonych synami, wołających w wielkim smutku do Boga, by ich także obdarzył córkami. Dał im Pan Bóg obietnicę, że nasienie niewiasty zetrze głowę wężowi. Ewa rodziła w pewnych odstępach czasu dzieci. Zawsze wśród tego czasu pewna ilość lat upływała w pokucie. Po 7 latach pokuty porodziła Ewa Seta, dziecię obiecane, a anioł powiedział Ewie, że Set jest nasieniem, które Pan Bóg jej dał za Abla. Seta zarówno tutaj, jak i w jaskini Abrahamowej długo trzymali w ukryciu, albowiem rodzeni bracia na życie jego godzili, tak jak na życie Józefa. Razu pewnego widziałam mniej więcej 12 ludzi. Adama, Ewę, Kaina, Abla i 2 siostry i kilkoro mniejszych dzieci. Wszyscy byli przyodziani skórami, zarzuconymi na wzór szkaplerza. Wszyscy też nosili pasy. Skóry około piersi były szersze i służyły za kieszeń. W okolicy nóg były dłuższe, a na bokach pozapinane. Mężczyźni nosili krótsze skóry, mieli także kieszeń, w którą coś wkładali. Nad ramionami aż do połowy rękawów skóry były bardzo białe i cienkie, a u kobiet pod ramionami zapięte. Wyglądali w tym ubiorze bardzo ładnie. Także tamtejsze chaty były nieco wkopane w ziemię, a na wierzchu pokryte roślinami. Panował tu prawdziwy porządek domowy. Widziałam pola, a na tych polach nisko rosnące, lecz dosyć grube drzewa owocowe. Było tam również zboże, ziarna pszenicy, które Pan Bóg dał Adamowi do zasiania. Nie przypominam sobie, czy widziałam w raju pszenicę i winną macicę. Nie rosło też nic takiego, co było celem pożywania i co trzeba by przyprawiać. Przyprawianie to skutek grzechu, a więc wyobrażenie cierpień. Pan Bóg dał Adamowi wszystko, co miał zasiać. Przypominam sobie także, że widziałam mężów podobnych do aniołów, przynoszących coś Noemu, kiedy ten wchodził do arki. Wyglądało to jak winna gałązka zatknięta w jabłku. Rósł też pewien rodzaj dzikiego zboża, wśród którego Adam musiał zasiać szlachetną pszenicę. Wskutek tego owo dzikie zboże się uszlachetniło, lecz później znowu się pogorszyło. To dzikie zboże w pierwszych czasach udawało się bardzo dobrze i jakby uszlachetnione bardziej na wschód w Indiach lub Chinach, gdy tam jeszcze mało było ludzi. Gdzie rośnie wino i ryby żyją, tam się nie udaje. Używali mleka zwierząt i sera suszonego na słońcu. Co się tyczy zwierząt, przede wszystkim widziałam owce. Wszystkie zwierzęta, którym Adam nadał imiona, poszły z nim. Uciekały jednakże przed nim tak, że Adam za pomocą paszy musiał je do siebie wabić i przyzwyczajać.
Widziałam też, że ptaki latały. Widziałam małe zwierzątka i chyżoskocze. Panował jak najlepszy ład i porządek. Widziałam, jak dzieci Adama w osobnej chacie leżąc jadały przy kamieniu. Widziałam też, jak modliły się i dziękowały. Pan Bóg nauczył Adama, w jaki sposób ma składać ofiary, i Adam stał się kapłanem swej rodziny. Także Kain i Abel byli kapłanami. Widziałam nawet, że w osobnej chacie do kapłaństwa się przygotowywali. Na głowie nosili czapki podobne do łodzi, z liścia i żył liściowych uwite, które z przodu nieco wystawały tak, że je uchwycić było można. Ciało ich było piękne, jasno-żółtawe jak jedwab, włosy czerwono-żółtawe jak złoto. Adam nosił także długie włosy. Z początku miał krótką, później długą brodę. Ewa nosiła z początku bardzo długie włosy, później związane w kiście, spoczywające jakby czepek na głowie. Ogień wydawał mi się zawsze niczym żar ukryty, podziemny. Otrzymali go początkowo z nieba. Pan Bóg ich nauczył, jak się z nim obchodzić mają. To, co palili, było żółtą materią, a wyglądało jak ziemia lub węgiel. Nie widziałam, aby kiedykolwiek gotowali. Widziałam natomiast, że prażyli na słońcu. Nawet pszenicę potłuczoną pod plecionką wystawiali w małych dołkach na słońce. Zboże, które im przyniósł Pan Bóg, składało się z pszenicy, żyta i jęczmienia. Pan nauczył ich także uprawy tych gatunków zboża i w ogóle pouczał ich o wszystkim. Wielkich rzek, na przykład Jordanu, nie widziałam. Widziałam jednak źródła, z których woda do stawów spływała. Przed śmiercią Abla nie używano mięsa. Widziałam raz górę kalwaryjską, a na niej proroka, towarzysza Eliasza, jak wszedłszy na miejsce, które wtenczas było pagórkiem pełnym jaskiń i murowanych grobowców, z kamiennej trumny wyjął czaszkę Adamową. Przy nim stanął anioł, mówiąc: to czaszka Adamowa, i nie pozwolił mu tej czaszki zabierać. Było na niej kilka żółtych włosów. Poznałam też z opowiadania proroka, że owo miejsce nazywało się miejscem czaszek. Zupełnie prostopadle nad owym miejscem, na którym leżała czaszka, stanęła później dolna część krzyża Chrystusowego. Powiedziano mi podczas widzenia, że na tym miejscu jest środek ziemi. Znałam także długość tego miejsca na północ, południe i zachód, lecz już zapomniałam. Kain, dzieci Boże, wielkoludy. Widziałam, że Kain na Górze Oliwnej powziął zamiar zamordowania Abla i że tutaj po dokonaniu tego czynu błąkał się, przejęty strachem i trwogą. Zasadził drzewa, lecz je znowu wyrywał. Nagle zauważyłam jaśniejącego męża, pełnego majestatu, mówiącego: Kainie, gdzież jest twój brat Abel? Kain z początku tej postaci nie widział. Teraz odwróciwszy się do niej, rzekł: nie wiem, przecież nie polecono mi troszczyć się o niego. Skoro jednakże Pan Bóg mu powiedział, że krew Abla woła do niego z ziemi, zatrwożył się Kain. Widziałam, że długo z Panem Bogiem rozmawiał.
Pan Bóg powiedział mu też, że jest przeklęty na tej roli, że ziemia żadnych owoców rodzić mu nie będzie i że tułaczem i zbiegiem będzie na ziemi. Kain na to odpowiedział: zbyt wielka jest kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli i mam się ukrywać przed tobą i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie zabić. Ale Pan mu powiedział: o nie, ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Dał też Pan znamie Kainowi, aby go nie zabił ktokolwiek go spotka. Było już bowiem wiele ludzi na świecie. Kain był wtedy bardzo stary i miał dzieci. Abel również miał dzieci, a prócz tego byli jeszcze inni bracia i inne siostry. Potomkowie Kaina stali się ludźmi o śniadej cerze. Cham także miał dzieci, brunatniejsze od dzieci Sema. Szlachetniejsi ludzie zawsze bielej wyglądali. Ci, którzy mieli na ciele znamie Kaina, mieli też podobne do siebie dzieci, a wskutek szerzącego się zepsucia owo znamie rozszerzyło się na całym ciele, wskutek czego ciała ludzkie coraz ciemniejszy przybierały kolor. Nie było jednak na początku zupełnie czarnych ludzi. Dopiero zwolna ich ciało przybierało barwę czarną. Pan Bóg pokazał mu także okolicę, w którą miał uciekać. Ponieważ zaś Kain powiedział: więc umrę z głodu, ziemia bowiem dla mnie jest przeklęta. Rzekł mu Bóg, że nie umrze, że ma się żywić mięsem zwierząt i że z niego ród powstanie i że jeszcze dobre uczynki wezmą od niego swój początek. Przedtem ludzie nie żywili się mięsem. Potem Kain poszedł sobie i zbudował miasto, które po swoim synu nazwał Henoch. Kain zabił Abla w dolinie Jozafata, po stronie Góry Kalwaryjskiej. W tej okolicy później niejedno popełniono morderstwo, niejedno stało się nieszczęście. Kain zabił Abla rodzajem pałki, którą podczas sadzenia rozbijał miękkie kamienie i ziemię. Musiała być to pałka z twardego kamienia, zaś rękojeść z drewna, bo była jak haczyk zakręcona. Ziemia przed potopem nie wyglądała tak samo jak teraz. Nie była tak porozdzierana dolinami i wąwozami. Obszary były większe, zaś pojedyncze góry nie wznosiły się tak prostopadle. Góra Oliwna była wówczas tylko nieznacznym pagórkiem. Także owa pieczara ze żłóbkiem blisko Betlejem już wtedy istniała, lecz otoczenie było zupełnie inne. Ludzie byli więksi, teraz patrzono by na nich z podziwem, lecz bez trwogi. Byli też o wiele piękniejszej budowy ciała. Pomiędzy starymi posągami z marmuru, jakie niekiedy widzę w lochach podziemnych, jeszcze takie postacie się znajdują. Kain wszystkie swoje dzieci i dzieci tamtych ściągnął do owej okolicy, którą mu Pan Bóg przekazał, a one później znowu się rozdzieliły. Nie widziałam odtąd żadnego haniebnego uczynku Kaina, a można było po cierniach jego poznać, że ciężko musi pracować i że jemu osobiście nic się udać nie chciało. Widziałam też, że własne jego dzieci i tamte dzieci mu dokuczały i pogardzały nim. W ogólności jednakże słuchały go jako głowy, lecz głowy przeklętej. Widziałam, że Kain nie został potępiony, lecz srodze ukarany.
Jeden z jego potomków nazywał się Tubal-Kain. Od niego wzięły swój początek różnorodne sztuki, a także wielkoludy. Widywałam często, że gdy aniołowie upadli, pewna ich liczba przez chwilę żałowała i nie zapadła się w głębinę jak inni. I że im właśnie później Pan Bóg przeznaczył na miejsce pobytu bezludną, bardzo wysoką i niedostępną górę, która podczas potopu zamieniła się w morze. Mam na myśli Morze Czarne. Ci aniołowie mogli oddziaływać na ludzi, o ile ludzie oddalili się od Boga. Po potopie zniknęli z tego miejsca i przenieśli się w powietrze. Dopiero w dzień sądu ostatecznego, do piekła, zostaną wtrąceni. Widziałam, jak potomkowie Kaina stawali się coraz bardziej bezbożniejszymi i zmysłowymi. Coraz wyżej wstępowali na ową górę. Upadli aniołowie zabrali ze sobą wiele z owych niewiast, panując zupełnie nad nimi i pouczając je we wszystkich sztukach uwodzenia. Dzieci ich były bardzo wielkie, miały wprawę w rozmaitych rzeczach, posiadały też różne dary i były wyłącznymi narzędziami złych duchów. W ten sposób zarówno na tej górze, jak i w całej okolicy, powstał zepsuty naród, usiłujący za pomocą gwałtu i uwodzenia zepsuć potomków Seta. Wówczas Pan Bóg oznajmił Noemu, że ukaże potopem grzeszny świat, a Noe, budując arkę, musiał niesłychanie od tego ludu cierpieć. Widziałam bardzo wiele spraw owych wielkoludów. Widziałam ich z łatwością dźwigających na górę wielkie kamienie. Widziałam, jak coraz wyżej się wspinali i wypełniali dzieła podziwu godne. Biegali po ścianach prostopadłych i drzewach tak samo, jak to widziałam u innych opętanych. Umieli najdziwaczniejsze wyprawiać rzeczy, ale to wszystko było kuglarstwem i sztucznością, spełnianą za pomocą szatana. Dlatego tak bardzo nienawidzę uprawiania kuglarstwa, astrologii i wróżbiarstwa. Ludzie tacy potrafili robić obrazy z kamienia i kruszcu, lecz Boga już wcale nie znali, chociaż rozmaitym przedmiotom oddawali cześć boską. Widziałam, jak z pierwszego lepszego kamienia, utworzywszy obraz, czcili go, albo też jakieś potworne zwierzę lub inny niegodziwy przedmiot. Wiedzieli o wszystkim, widzieli wszystko. Robili truciznę, trudnili się sztuką czarodziejską i w ogóle oddawali się wszystkim występkom. Niewiasty wynalazły muzykę. Widziałam, jak chodziły, by lepsze pokolenia skusić i występków nauczyć. Zauważyłam, że nie mieli żadnych domów ani miast. Budowali sobie raczej grube, okrągłe wieże z łyżczkowego kamienia, u których dołu znajdowały się mniejsze zabudowania prowadzące do wielkich jaskiń, gdzie spełniali swoje szkaradne uczynki. Po dachach tychże zabudowań chodzili naokoło, zaś w wieży, wchodząc do góry za pomocą rur, w dal patrzyli, lecz nie jakby przez lunetę. Przeciwnie, wszystko działo się za pomocą sztuki szatańskiej. W ten sposób, ujrzawszy inne miejscowości, udawali się tam, a podbiwszy wszystko, oswobodzali i robili bezprawnym. Tę wolność zaprowadzali wszędzie.
Widziałam, że dzieci ofiarowali i zakopywali żywcem w ziemi. Pan Bóg zniszczył tę górę podczas potopu. Henoch, przodek Noego, przeciwko nim występował. Bardzo wiele pisał. Był to człowiek bardzo dobry i dziękujący za wszystko Panu Bogu. Na wielu miejscach na polu, gdzie się owoce udawały, budował ołtarze z kamienia, dziękował Bogu i składał ofiary. On też zachowywał w czystości religię aż do rodziny Noego. Pan Bóg przeniósł go do raju i spoczywa u bramy wejścia, a z nim jeszcze Eliasz, skąd przed sądem ostatecznym znowu przyjdą. Także potomkowie Hama po potopie byli w związku z owymi nieprzyjaznymi duchami. I dlatego też pojawiło się tak wielu opętanych, czarowników potężnych przed ludźmi i wielu innych wielkich, dzikich i bezczelnych ludzi. Również Semiramis pochodzi z małżeństwa opętanych. Wszystko mogła, tylko zbawioną być nie mogła. Powstali w ten sposób jeszcze inni ludzie, których później poganie uważali za bogów. Pierwsze niewiasty, które dały się opanować złym duchom, wiedziały, co czynią. Późniejsze o niczym nie wiedziały. Było im to w krew i ciało wrodzone, podobnie jak grzech pierworodny.